Dzień dobry. Otwieram 56. sesję Rady Gminy Ujazd. Witam pana wójta Artura Pawlaka. Witam pana zastępcę wójta, pana Pawła Lasotę. Witam panią skarbnik Dominikę Mariańską. Witam panią sekretarz Honoratę Bogus. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Ujazd. Witam pracowników Urzędu Gminy. Witam koleżanki i kolegów radnych. Witam panie i panów sołtys. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Porządek obrad radni otrzymali drogą elektroniczną. Czy do porządku obrad są jakieś uwagi, zapytania? Ktoś chce coś wprowadzić? Nie widzę. Przechodzimy do drugiego punktu. Zgłaszanie uwag do protokołu sesji numer 55/22. Czy do protokołu sesji numer 55/22 są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Ujazd w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. I jeszcze bardzo proszę pana dyrektora Jarosława. Jest to podziękowanie dla pana wójta. Szanowni państwo, szanowni panie wójcie, po raz szósty odbył się powiatowy festiwal pieśni maryjnej i o matce. Jego finałem był jubileuszowy koncert w parafii świętego Wojciecha, który odbył się w niedzielę. Cieszył się on bardzo dużym powodzeniem, nie było wolnych miejsc. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Z tego miejsca chcielibyśmy wraz z organizatorem tego konkursu, panią Agnieszką Sitarek, serdecznie podziękować panu, panie wójcie, za objęcie patronatem naszego przedsięwzięcia, naszego konkursu i dzięki panu patronatowi mogliśmy ufundować uczestnikom adekwatne do ich poziomu nagrody. Serdecznie z tego miejsca dziękujemy. Szanowny panie dyrektorze, szanowna pani przewodnicząca, znamy się i współpracujemy od lat i wiecie, że z miłą chęcią wspieram takie jak również inne inicjatywy wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom, rodzicom, dziadkom, babciom. Gratuluję bardzo serdecznie i polecam się, moi drodzy, na przyszłość. Ja też pięknie dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, szanowni dyrektorzy, kierownicy, sołtysi. Dzisiaj powiem tak, no miło was widzieć w tych już normalnych, popandemicznych czasach i daj Boże, żeby no ta pandemia nigdy już nie wróciła, ponieważ potrzebujemy być ze sobą, tych spotkań, rozmów i taka sesja jak dzisiaj, kiedy mogę was wszystkich tutaj zobaczyć na sali, to jest miód na moje serce, cieszę się, jest mi niezmiernie miło, że w takim gronie spotykamy się, no pierwszy raz od 2 lat, mniej więcej, także miło mi państwa widzieć. Szanowni państwo, rozpoczynam swoje sprawozdanie od bardzo dobrych informacji. Otóż w ramach kolejnego naboru, jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, dzięki współpracy i wsparciu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Roberta Telusa, nasza gmina pozyskała kolejne spore środki na realizację zadań gminnych. I tak, szanowni państwo, na budowę kanalizacji sanitarnej Ujazd Skrzynki Przesiadów dostaliśmy kolejne pieniążki, tym razem jest to, pozyskaliśmy kwota rzędu 6 milionów złotych i drugie zadanie, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów Łominy Stasiolas etap pierwszy, jest to kwota pozyskana rzędu 4 milionów
wyborów 370 tysięcy. W związku z czym te dwa zadania w niedługim czasie będziemy realizowali. Cieszę się, szanowni państwo, z tego tym bardziej, ponieważ pierwsze dofinansowanie, pierwsze zadanie inwestycyjne w kontekście kanalizacji w Przesiadłowie umożliwi nam po pierwsze właśnie skanalizowanie tej części gminy, a po drugie, jak już wybudujemy kanalizację, przymierzymy się, moi drodzy, do remontu drogi właśnie ze Skrzynek przez Przesiadłów, Ojrzanów do Tobijasz. Jakkolwiek jest to droga powiatowa, ale ona wymaga gruntownych remontów i po wybudowaniu kanalizacji mam nadzieję, że to zadanie, czyli budowa drogi, porządnego chodnika, rów odwadniających zostanie zrealizowane. Także już teraz myślę i patrzę tutaj na kolegę radnego, pana Marka Grada, pani sołtys z Przesiadłowa, z Ojrzanowa. To jest bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość, podobnie jak droga w Łominach. Nie widzę kolegi Piotra Zimnego, ale jest, są obie panie sołtys i pani Ala i pani Ela, także to też myślę, że jest bardzo dobra informacja, ponieważ ta droga w Łominach, no ona też niestety swoje już przeszła i najwyższy czas, żeby była wyremontowana i my ten remont porządny, prawdziwy zrobimy. Także moi drodzy, 6 milionów, ponad 6 milionów na sieć kanalizacji sanitarnej i blisko 4,5 miliona na budowę drogi w Łominach. Dalej, szanowni państwo, w dniu 19 maja tego roku ponownie, jak państwo wiecie, ogłosiliśmy przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ujeździe. Termin otwarcia to 9 czerwiec. Tak więc na początku, szanowni państwo, czerwca będziemy już wiedzieli, która firma wybuduje oczyszczalnię ścieków w Ujeździe, tym samym umożliwi dalszą kanalizację tych części gminy, które do tej pory nie są skanalizowane. Inwestycja ta właśnie, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, ona również jest dofinansowana, pozyskaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu dzięki właśnie panu posłowi. Jeżeli chodzi o rząd wielkości, to jest blisko 7 200 000 złotych. I dalej, moi drodzy, rozpoczynamy pierwszy etap właśnie tej bardzo dużej inwestycji, jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną. Rozpoczynamy od ujazdu w kierunku Skrzynek. To jest etap 1A. Przeprowadziliśmy postępowanie zgodnie z ustawą PZP i został wybrany wykonawca. Tym wykonawcą jest Binstal, spółka cywilna Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z Tomaszowa Mazowieckiego. Podpisaliśmy również umowę z wykonawcą, który będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru. Także jest to ten pierwszy etap całej sieci kanalizacyjnej z ujazdu do Skrzynek i ta inwestycja, szanowni państwo, również została dofinansowana z rządowego programu Polski Ład, program inwestycji strategicznych w kwocie ponad 800 tysięcy złotych. Rozpoczęliśmy, szanowni państwo, drugi etap, jeżeli chodzi o przebudowę drogi w Wyknie. Tutaj przeprowadziliśmy postępowanie zgodnie z ustawą PZP i wybraliśmy i podpisaliśmy umowę z wykonawcą, którym jest Eurobruk, firma Marusik Jarosław z Bułkowa w gminie Ujazd. Podpisaliśmy również umowę z wykonawcą, który będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru. I ta inwestycja, Ujazd, szanowni państwo, podpisaliśmy również umowę z wykonawcą, który będzie pełnił funkcję na poziomie nadzoru. Blisko miliona złotych inwestycja z Funduszu Rozwoju Dróg. A przypomnę, że ta pierwszy będzie pełnił funkcję na poziomie nadzoru. Blisko miliona złotych Pierwszy,
Przechodzę do omawiania kolejnych inwestycji. Rozbudowa i przebudowa obiektu basenowego. Tutaj na tą chwilę, moi drodzy, prowadzimy szereg prac i wykończeniowych, i postępowań właśnie przetargowych. Jest tego całkiem dużo. Przybliżę Państwu teraz, jak to wygląda z naszego właśnie tutaj punktu widzenia, jeżeli chodzi o Urząd Gminy. Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, trwa montaż deski kompozytowej na strefie bosej stopy, trwają ostatnie roboty wykończeniowe w budynkach, trwa kończenie montażu folii w stawie kąpielowym, zakończono montaż ogrodzenia zewnętrznego od strony drogi wojewódzkiej. I dalej, Szanowni Państwo, przeprowadziliśmy postępowanie zgodnie z ustawą PZP w kontekście zakupu, dostawy i montażu małej architektury. Tutaj tę umowę będzie realizowała firma Betopro z Łowicza. Dalej, przeprowadziliśmy postępowanie zgodnie z ustawą PZP na zakup i dostawę wyposażenia siłowni. Ten element tutaj tego zadania będzie realizowała firma Del Sport z Warszawy. I dalej kolejne postępowanie, zakup biurek, stołów oraz szaf i krzeseł, firma Cezas Glob z Olsztyna. Kolejne zadanie, zakup lady bufetowej, lady recepcyjnej oraz zabudowy meblowej kuchennej. To zadanie będzie realizowała firma Gabi z Kolbuszowej. I dalej zakup, dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego, Szanowni Państwo, będzie realizowała firma Merida z Wrocławia, oddział w Łodzi. Kolejne zadanie to zakup, dostawa i montaż parasoli przeciwsłonecznych oraz leżaków. Firma, która będzie to realizowała, Biuro Inżynieryjne DOT z Morwina. I dalej kolejne zadanie. Zakup i dostawa wyposażenia stawu kąpielowego będzie realizowała firma Baspol z Warszawy. Jak Państwo widzicie, jest tego całkiem sporo. To jeszcze nie koniec. Zakup, dostawa wraz z montażem szafek i ławek. Trwa badanie i ocena złożonych ofert. Zakup, dostawa wraz z montażem luster. Trwa badanie i ocena złożonych ofert. Zakup oraz dostawa odkurzacza do czyszczenia dna nicki stawu kąpielowego. Termin składania ofert upływa 31 maja, czyli dzisiaj. Tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o basen. Przechodzimy do kolejnej bardzo dużej inwestycji realizowanej przez samorząd gminy Ujazd, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku komunalnego. Chodzi o budynek dawnego przedszkola. Tutaj wykonawca zrealizował inwestycje w 75%. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem elewacji budynku. Wykonawca również realizuje zatwierdzone dostawy wyposażenia oraz przeprowadza ich montaż. Złożyliśmy równocześnie wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę blisko 1 miliona złotych. Będziemy budować, moi drodzy, w niedalekiej perspektywie drogę z ciosem do Bukowa Parceli. Tutaj wykonawca prac projektowych opracował kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przekazał do zatwierdzenia zamawiającemu. Także to też jest, panie przewodniczący, bardzo dobra informacja dla mieszkańców tej części gminy. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa. Otóż tutaj jest kolega radny Roman Bąbol i kolega sołtys Wojciech Żygota jest. Otóż, moi drodzy, wykonawca opracował koncepcję budowy budynku świetlicy oraz zagospodarowania terenu i w dniu 12 kwietnia przedstawił inwestorowi do zatwierdzenia. Inwestor, czyli gmina Ujazd, nanieśliśmy poprawki elementów zagospodarowania terenu i przekazaliśmy projektantowi do uwzględnienia w tymże projekcie. Odbyło się również spotkanie w terenie branżystów w celu omówienia szczegółów przeniesienia masztu i stacji bazowej internetu gminnego.
Dalej, Szanowni Państwo, zagospodarowanie działek o numerach 1228 i 1229, obręb geodezyjny ujazd poprzez utworzenie miejsc postojowych, etap pierwszy. Przeprowadziliśmy postępowanie zgodnie z ustawą PZP i podpisana została umowa w dniu 11 maja z wykonawcą, którym jest firma Eurobruk, Marusik Jarosław z Bukowa, gmina Ujazd. Wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął już roboty budowlane. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krzykowska. I tu też zwracam się do kolegi radnego Romana Bombola i panią Sołtys. Widzę, czy nie widzę? Widzę panią Sołtys. W dniu 25 maja ogłosiliśmy postępowanie zgodnie z ustawą PZP na wybór wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. Planowany termin otwarcia ofert 10 czerwca. Na realizację tej inwestycji ubiegamy się o przyznanie środków z budżetu województwa łódzkiego, z tak zwanego FOGR-u, czyli Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Staramy się o kwotę dofinansowania rzędu 250 tysięcy złotych. Jak Państwo wiecie, a szczególnie dzieci, rodzice uczniów, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej w Ujeździe, boisko przy szkole jest już zmodernizowane, wykonawca zrealizował to zadanie i w dniu 20 maja zgłosił gotowość do odbioru końcowego. 27 maja to zadanie zostało odebrane. Inwestycja została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 100 tysięcy złotych w ramach programu Infrastruktura Sportowa Plus. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że z tego miejsca bardzo dziękujemy panu dyrektorowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednocześnie radnemu Sejmiku Województwa Łódzkiego, panu Januszowi Ciesielskiemu, który wspierał nas, jeżeli chodzi o pozyskanie dofinansowania na ten cel. Także szanowny panie dyrektorze, szanowny panie radny, pięknie dziękujemy za tę pomoc w imieniu uczniów i rodziców i dyrekcji szkoły w Ujeździe. Dalej, Szanowni Państwo, szereg tematów realizowanych w ramach, które będą realizowane w ramach funduszów sołeckich. Tu jak z Państwem rozmawiam, wiecie, że my mamy obowiązek kumulowania tych zadań i tak właśnie jest. Podpisaliśmy umowę z firmą Piasny Studio z Tomaszowa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dotyczy to następujących zadań. Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Bielinie, doposażenie placu zabaw na terenie świetlicy właśnie w Bielinie, remont altany zlokalizowanej na działce w Bronisławowie, ogrodzenie działki w Bronisławowie, zagospodarowanie działki w Lipiankach i kolejne zadanie realizowane przez tą firmę, doposażenie placu zabaw w Maksymowie, remont świetlicy wiejskiej w Sangrodzu, zagospodarowanie działki rekreacyjno-wypoczynkowej w Sangrodzu, modernizacja i doposażenie placu zabaw w Ujeździe, montaż urządzeń zabawowych w Wyknie. I teraz tak, postępowanie w ramach części 7 i 9 zostało unieważnione z uwagi na to, że złożone oferty przewyższają kwotę w budżecie zaplanowaną na ten cel. Będziemy ponownie ogłaszać przetarg. Dalej, Szanowni Państwo, właśnie rozbudowa drogi gminnej Bronisławów-Włominy Stasiolas, to jest ten temat, o którym mówiłem na samym początku, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu. Obecnie realizowany jest etap trzeci umowy obejmujący uzgodnienia i opinie do projektu budowlanego, w tym pozwolenie wodnoprawne i decyzję środowiskową. Gmina Ujazd uzyskała opinię organów uzgadniających w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Jednocześnie wydano w dniu 2 marca tego roku obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. Po upływie terminu ustawowego na zapoznanie się stron ze zgromadzonym materiałem dowodowym, gmina Ujazd wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i niezbędną do realizacji kolejnego etapu prac projektowych i przekazała projektantowi celem realizacji dalszych prac projektowych. Obecnie projektant czeka na uprawomocnienie decyzji, aby móc złożyć wniosek do zarządu zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
I podobna historia, moi drodzy, rozbudowa drogi gminnej z Olszowy do Wólki Krzykowskiej. Tutaj również jest realizowany etap trzeci umowy obejmujący uzgodnienia i opinie do projektu budowlanego, w tym pozwolenie wodnoprawne, decyzję środowiskową. Przez gminę Ujazd zostało wydane pozwolenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i przekazane projektantowi. Projektant jest w trakcie sporządzania wymaganego raportu. Szereg pozostałych przedsięwzięć, które realizujemy, są one wyglądają następująco. Ogłosiliśmy postępowanie w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania przebudowa mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Dębniak oraz przebudowa mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Szymanów. Patrzę, o, tu na panią radną, panią Katarzynę Fijałkowską i pana sołtysa z Dębniaka. Po realizacji tych dwóch tematów, szanowni państwo, będziemy mieli gotowe projekty dotyczące przebudowy mostków właśnie w Dębniaku i w Szymanowie. Pani Wiesławy nie widzę, ale jest pani sołtys z Niewiadowa, także ten mostek w Szymanowie też docelowo będziemy chcieli, szanowni państwo, przebudować. Został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Ujazd. Dotyczy to, szanowni państwo, dwóch świetlic, które na tą chwilę opalane są węglem, czyli świetlicy w Niewiadowie, pani sołtys, tam planujemy właśnie te źródła odnawialne, wymianę źródła ciepła. Jeżeli to dofinansowanie uda nam się pozyskać, to wówczas no, świetlica w Niewiadowie nabierze nowego kolorytu, podobnie jak świetlica w Zaosiu. Świetlica w Zaosiu, kolego radny Bogusławie, też planujemy, że będzie wymienione źródło ciepła, które będzie skonfigurowane wraz z systemem fotowoltaiki i też podobnie jak świetlica w Niewiadowie, świetlica w Zaosiu będzie po tym całym remoncie też gruntownie w środku odnowiona. Trwa bieżąca obsługa realizowanych w gminie Ujazd projektów, realizacji robót budowlanych, prac projektowych, monitorowanie realizacji projektów, korespondencja z instytucjami. Dalej, szanowni państwo, gminna brygada remontowa. Panowie naprawiali nawierzchnię dróg w miejscowościach Wólka Krzykowska, Ujazd na ulicy Tomaszowskiej, ulicy Antolin, w Łominach, w Olszowie, w Łączkowicach, Felonowie, w Bukowie, w Ciosnach i w Józefinie. Przygotowaliśmy plac kościuszki w ujeździe do święta obchodów Święta Konstytucji 3 maja, wycinaliśmy zakrzeczenia na działkach gminnych i w pasach drogowych na terenie całej gminy Ujazd. Przygotowaliśmy gminną halę sportową na centralne uroczystości Dni Olimpijczyka w Ujeździe. Zamontowaliśmy nowe znaki drogowe informacyjne przy drogach i placach gminnych. Wykonywaliśmy prace porządkowe w miejscowościach Ujazd, osiedle Niewiadów oraz przy wiatach przystankowych na terenie całej gminy. W kontekście jeszcze przesiadłowa i przejętej działki od Skarbu Państwa, otóż 17 maja złożona została do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim dokumentacja projektowa oraz wniosek na rozbiórkę budynku zlokalizowanego na tej działce. Po uzyskaniu decyzji na rozbiórkę zostanie przeprowadzone postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót rozbiórkowych. To tak, panie Marku, to wygląda na tą chwilę, pani Agnieszko. Dalej, szanowni państwo, Dębniak, czyli pani Katarzyna Fijałkowska i pan Paweł Karp, zagospodarowanie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 367. Otóż opracowana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i zatoczce autobusowej właśnie w Dębniaku. Złożyliśmy do Starostwa Powiatowego wniosek zgłoszenia budowy. Wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych i uzyskaliśmy zgodę na rozbiórkę starego przystanku autobusowego. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wraz z posadowieniem nowego przystanku to koszt rzędu 110 tysięcy złotych.
Przeprowadziliśmy postępowanie na zakup i dostawę ziemi ogrodowej dla sołectwa Lipianki. To są, szanowni państwo, tematy związane z realizacją funduszów sołeckich. W dniu 13 maja wysłane zostało zapytanie ofertowe. W toku postępowania wpłynęły 3 oferty. Patrzę się tu na panią sołtys, panią Martynę. Najkorzystniejszą złożyła firma usługowa Tomasz Łącki z Ujazdu. Także ta firma będzie realizowała to zadanie. I szanowni państwo, bardzo dużo dzieje się w kontekście oświetlenia ulicznego, w takim sensie, że jest dużo tematów na terenie i miejsc na terenie naszej gminy, które w niedługim czasie wzbogacą się właśnie o to oświetlenie. Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa na terenie gminy Ujazd w miejscowościach Józefów, Stasiolas, Kolonia Ujazd i Ujazd, ulica Wolborska. Otóż tutaj, szanowni państwo, przedłożyliśmy koncepcję budowy oświetlenia ulicznego w tychże miejscowościach. Obecnie trwają niezbędne uzgodnienia w PGE, dystrybucja w Tomaszowie Mazowieckim. Jak państwo wiedzą, nasz wniosek, który złożyliśmy do wojewody łódzkiego o odzyskanie przez Ujazd praw miejskich, zyskał pełną akceptację pana wojewody, pana Tobiasza Bocheńskiego, i został wysłany do, przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ten temat wzbudza zainteresowanie mediów. Mieliśmy wizytę telewizji TVP3 i o tym temacie właśnie w pięknym wywiadzie dla telewizji bardzo profesjonalnie opowiadała pani sekretarz Honorata Bogus, która ma no, największą i najbardziej praktyczną i profesjonalną wiedzę dotyczącą tego tematu. Pozostała działalność wójta gminy, szanowni państwo, miałem przyjemność być tutaj w tej sali podczas Grand Prix Ziemi Łódzkiej w brydżu sportowym. To jest kolejny turniej w GOK-u. Cieszy nas bardzo dobra współpraca z Łódzkim Związkiem Brydża Sportowego i podziękowania dla pana Jana Samca, który tutaj jako no, osoba z osiedla Niewiadów jest zaangażowany w te tematy i dzięki jego zaangażowaniu takie wydarzenia mogą się odbywać na terenie naszej gminy. Gratulacje dla chóru, kolego Bogusławie. Otóż chór Ambitus, proszę przekazać dla wszystkich koleżanek i kolegów, został wyróżniony w 4. przeglądzie artystycznego ruchu seniora w Opocznie. Serdecznie gratulujemy. Mamy fantastyczną młodzież, moi drodzy, otóż chłopcy ze szkoły w Ujeździe w rozgrywkach Igrzysk Młodzieży Szkolnej okazali się najlepsi w powiecie. Gratulujemy bardzo serdecznie młodzieży i pani dyrektor. Podobne wydarzenie, podobna ranga, podobny sukces, tyle że dziewczęta ze szkoły w osiedlu Niewiadów zdobyły 2. miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży w piłce nożnej. Również gratulujemy. Nowe bramki pojawiły się na terenach sołeckich, w sołectwie Niewiadów oraz w Wólce Krzykowskiej. Tak. Nasi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe zabezpieczali mecz pierwszej ligi piłki nożnej w Łodzi. Mecz był o tyle ważny, że zakończył się zwycięstwem gospodarzy, czyli Widzewa Łódź, a to zwycięstwo pieczętowało awans do Ekstraklasy. Gratulujemy i piłkarzom, i dziękujemy naszym strażakom z Ujazdu. Miałem przyjemność brać udział w pięknej uroczystości związanej z jubileuszem 10-lecia działalności Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim. Poza Tomaszowem, szanowni państwo, gmina Ujazd jest najbardziej licznie reprezentowanym w tym stowarzyszeniu, jest częścią najbardziej liczną tego stowarzyszenia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich seniorów, emerytów. Szanowni państwo, 27 maja, na 27 maja przypadła w tym roku 240. rocznica urodzin Antoniego Hrabiego Ostrowskiego, dziedzica dóbr ujeskich i założyciela Tomaszowa.
miała miejsce uroczysta msza święta, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, a już stricte w parku, w pałacu, spektakl u hrabiego w pałacu, w parku. Podziękowania dla księdza proboszcza Bogumiła Bylinki za odprawienie mszy świętej. Dziękujemy też prezydentowi Tomaszowa Mazowieckiego jako inicjatorowi tego wydarzenia. Także panie prezydencie, pięknie dziękujemy wszystkim uczestnikom tego wydarzenia i chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować właścicielowi parku, pani Grażynie i Stanisławowi Najderom za przychylne tutaj podejście do kwestii korzystania właśnie z tego terenu, czyli zespołu pałacowo-parkowego w Ujeździe. Będzie bezpieczniej podczas wakacji. Szanowni Państwo, tradycyjnie w tym okresie przedwakacyjnym w ramach dobrej współpracy z policją podpisałem porozumienie mające na celu zwiększenie liczby patroli w okresie wakacyjnym. I jeszcze kwestia sportowa. Nasi młodzi piłkarze ze Stali Niewiadów awansowali, moi drodzy, to jest niesamowite wydarzenie, do pierwszej ligi wojewódzkiej. Gratulujemy zawodnikom, rodzicom oraz trenerom, którymi to trenerami są pan Daniel Lawerski i pan Dawid Wojciechowski. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy, to jest gigantyczny sukces. Miałem przyjemność też, szanowni państwo, brać udział w wojewódzkich dniach strażaka, które miały miejsce w Tomaszowie Mazowieckim. A już teraz zapraszam wszystkich państwa, dzieci, młodzież, rodziny do udziału w trzecim olimpijskim rajdzie rowerowym. Ten rajd podzielony jest na dwie części. 3 czerwca, szanowni państwo, jest część zorganizowana dla dzieci ze szkół naszych z Ujazdu i z Niewiadowa. Tutaj wszystko będzie zorganizowane właśnie przez przedstawicieli jednej i drugiej szkoły. Natomiast 4 czerwca to już będzie impreza właśnie taka bardziej rodzinna i dla dorosłych, to już będzie dłuższy rajd, też zakończony piknikiem. Ten 3 czerwca też rajd rowerowy będzie zakończony piknikiem i szeregiem atrakcji dla dzieci. To wydarzenie, szanowni państwo, organizatorem tego wydarzenia jest Uczniowski Klub Sportowy Orlik Ujazd, a partnerem jest Województwo Łódzkie. Patronat objął marszałek województwa łódzkiego, pan Grzegorz Schreiber. Zapraszamy pięknie na piątek i na sobotę do wzięcia udziału w tej inicjatywie. Wszystkim państwu pięknie dziękuję i działamy dalej, panie przewodniczący, działamy razem. Tak, panie wójcie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał. Pierwszą uchwałą jest uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu realizowanego w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Nie było. Opinia komisji była pozytywna. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia projektu usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu realizowanego w okresie od 1 czerwca 2020 roku, 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
na podstawie artykułu 6 ustęp 1, artykułu 7 ustęp 1 punkt 6, artykułu 15 ustęp 1 oraz artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Ujazd uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się projekt pod nazwą Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu pod działem 921 realizowany w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w osiedlu Niewiadów, blok 8, lokal B, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ujazd. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 56 łamane przez 435 przez 22. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie przekazania do organu regulującego projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przekazania do organu regulującego projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przekazuje się do organu regulującego, to jest dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Paragraf drugi. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ujazd. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 56 łamane przez 436 przez 22. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu tomaszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 4320S Skrzynki Tobiasze. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Dziękuję. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu tomaszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 4320S Skrzynki Tobiasze.
Na podstawie artykułu 10 ust. 2, artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić z budżetu gminy Ujazd pomoc finansową powiatowi tomaszowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4320 Skrzynki Tobiasze. Paragraf drugi. Celem udzielenia pomocy jest poprawa warunków technicznych oraz bezpieczeństwo w obrębie drogi powiatowej, o której mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2022 w kwocie 5400 zł. Paragraf czwarty, ustęp pierwszy. Podstawą przekazania pomocy, o której mowa w paragrafie pierwszym, będzie umowa o pomocy finansowej zawarta z powiatem tomaszowskim, określająca przeznaczenie i zasady rozliczania przekazanych środków. Ustęp drugi. Do zawarcia umowy, o której mowa w paragrafie czwartym ustęp pierwszy, upoważa się wójta gminy Ujazd. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 56/437/22. Ogłaszam 10-minutową przerwę.
Szanowni Państwo, zajmujemy miejsca. Przechodzimy do kolejnych uchwał. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Opinia Komisji Budżetu. Komisja Budżetu pozytywnie oceniła ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery C ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 9 milionów złotych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego gminy Ujazd w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Paragraf drugi. Kredyt spłacony zostanie w latach 2023-2036 z dochodów uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310, wolnych środków nadwyżki z lat ubiegłych. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy do podjęcia czynności formalno-prawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu przez gminę. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały złoży wójt wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu. Kto z koleżanek i kolegów radnych za podjęcie tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymy numer 56, łamane przez 438 przez 22. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ujazd na lata 2022-2037. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu. Komisja pozytywnie oceniła projekt uchwały wraz z wniesioną autopoprawką. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ujazd na lata 2022-2037. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 punkt 9 litery E ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmianę do wieloletniej prognozy finansowej gminy Ujazd na lata 2022-2037 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wprowadza się zmianę do wykazu wieloletnich przedsięwzięć gminy Ujazd na lata 2022-2026 obejmującego limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Przyjmuje się objaśnienia zmian przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 56 łamane przez 439 przez 22. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy
Ujazd na rok 2022. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu? Komisja pozytywnie oceniła ten projekt wraz z wniesioną autopoprawką. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ujazd na rok 2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9 litery d artykuł 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Ujazd na 2020 rok o kwotę 358 964 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 358 964 zł. Ustęp 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Ujazd na 2020 rok o kwotę 12 100 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 12 100 zł. Ustęp 3. Plan dochodów budżetu gminy Ujazd na 2020 rok po zmianach wynosi 56 431 375 zł 61 groszy. W tym dochody bieżące w kwocie 46 662 062 zł 7 groszy oraz dochody majątkowe w kwocie 9 769 313 zł 54 grosze. Ustęp 4. Wykaz zmian w planie dochodu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 ustęp 1. Zwiększa się plan wydatku budżetu gminy Ujazd na 2020 rok o kwotę 434 249 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 378 964 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 55 285 zł. Ustęp 2. Zmniejsza się plan wydatku budżetu gminy Ujazd na 2020 rok o kwotę 87 385 zł. W tym wydatki bieżące o kwotę 62 285 zł oraz wydatki majątkowe 25 100 zł. Ustęp 3. Plan wydatku budżetu gminy Ujazd na 2020 rok po zmianach wynosi 75 768 703 zł 42 grosze. W tym wydatki bieżące w kwocie 42 546 160 zł 46 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie 33 222 542 zł 96 groszy. Ustęp 4. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków majątkowych załącznik nr 3 do uchwały nr 49 łamane przez 385 21 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 grudnia 2021 roku określający limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Załącznik nr 5 do uchwały nr 49 łamane przez 385 przez 21 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 grudnia 2021 roku określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwzględnych środków zagranicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecone odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Załącznik nr 8 do uchwały nr 49 łamane przez 385 przez 21 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 grudnia 2021 roku określające dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Po dokonaniu zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego załącznik nr 9 do uchwały nr 49 łamane przez 385 przez 21 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 grudnia 2021 roku określające dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Załącznik nr 11 do uchwały nr 49 łamane przez 385 przez 21 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 grudnia 2021 roku określający plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Załącznik do nr 12 do uchwały nr 49 łamane przez 385 przez 21 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 grudnia 2021 roku
określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom należącym i należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. W uchwale nr 49 łamane przez 385/21 Rady Gminy Ujazd dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ujazd na rok 2022. Paragraf 12 punkt 2 otrzymuje brzmienie jak niżej. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z kosztami w kwocie 25 250 zł. Paragraf 11. W uchwale nr 49 łamane przez 385/21 Rady Gminy Ujazd dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ujazd na rok 2022. Paragraf 13 punkt 1 litery B otrzymuje brzmienie jak niżej. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciętych pożyczek i kredytów w wysokości 17 637 833,82 zł. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z koleżanek, kolegów rady jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymy numer 56, łamane przez 440/22. Przechodzimy do kolejnego punktu szóstego, zapytanie i wolne wnioski radnych oraz odpowiedzi. Przepraszam. Punkt piąty, zapoznanie się ze sprawozdaniem realizacji programu współpracy gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Dziękuję. Czy są jakieś zapytania, uwagi co do zapoznania się? Nie widzę. Radni się zapoznali, uwag nie ma. Dziękuję. To teraz przechodzimy do szóstego punktu. Zapytanie, wolne wnioski radnych oraz odpowiedzi. Proszę bardzo, są jakieś zapytania? Bardzo proszę. Ja chciałbym podziękować za zajęcie się placem Kościuszki i za te ławki, i za miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Za zajęcie się zielenią, no dziękujemy, że te nasze uwagi nie trafiają w przestrzeń, tylko są gdzieś tam powoli realizowane. Dziękuję. Bardzo proszę, panie wójcie. Miło mi to słyszeć, Tomasz, i również podziękowania za dobrą współpracę dla ciebie. Chcę państwu też powiedzieć, kolegom radnym z Ujazdu, że jesteśmy już w posiadaniu wstępnych koncepcji na zmianę, przebudowę Placu Wolności. Także na następnej komisji przedstawimy tutaj państwu te informacje i będziecie mogli państwo podyskutować, w którym kierunku ta przebudowa powinna iść. Dziękuję, panie wójcie. Czy są jeszcze zapytania? Nie widzę. Niniejszym zamykam 56. sesję Rady Gminy Ujazd. Dziękuję państwu bardzo za przybycie.